polscy przedsiębiorcy nie wypadają najlepiej. Jesteśmy w tyle listy. W większości rankingów zarówno przedsiębiorcy, jak i ogólnie Polacy wypadają nisko, jeśli chodzi o umiejętność korzystania z komputerów. Problem polega na tym, że w Polsce jest dość sprzętu. Mało ludzi ma kłopot z dotarciem do komputera czy z połączeniem internetowym. Mamy za to lukę kompetencji, czyli nie wiemy, co z tym sprzętem zrobić. Przedsiębiorcy nie wiedzą, że mogą dużo zyskać zarówno w organizacji pracy, jak i w promocji i sprzedaży, jeśli zaczną używać narzędzia, które często są nawet darmowe i dostępne niejako na wyciągnięcie ręki. Polski biznes oczywiście jest bardzo zróżnicowany. My pokazujemy w naszym raporcie, że są firmy bardzo ucyfrowione, które właściwie wdrożyły już ten internet w każdym aspekcie swojej pracy. Nie potrafią bez internetu żyć. Jest dużo firm bardzo tradycyjnych, które też mogłyby z internetu skorzystać. Prawie każdy zakład produkcyjny, czy usługowy, czy rzemieślnik mógłby na przykład promować się przez internet. I to są takie rzeczy z jednej strony dosyć przyziemne, a z drugiej takie, z których prawie każdy przedsiębiorca mógłby skorzystać, się nauczyć. Jest bardzo dużo powodów, z których warto korzystać z internetu. Są trzy takie główne. Po pierwsze, można oszczędzić pieniądze. Po drugie, można poszerzyć zakres swojej działalności. Po trzecie, działać sprawniej, uporządkować pewne procesy, uporządkować działania firmy, szczególnie jeśli działa w niej więcej osób. My w naszym badaniu robiliśmy na przykład wywiad z producentem pierza do sportowych kurtek, który tradycyjnie pewnie w Polsce miałby zasięg lokalny czy regionalny, może miałby jakiś partnerów handlowych, z którymi by przez telefon się umawiał za granicą. On dzisiaj w świecie cyfrowym po prostu działa w skali globalnej, może dotrzeć do kontrahentów w dowolnym miejscu na świecie i zresztą robi to bardzo skutecznie, funkcjonując z małego miasteczka w Polsce jako firma globalna i lider na swoim wąskim, ale jednak ważnym i dochodowym rynku.